Jeszcze raz witam się, Adetto, bardzo serdecznie, że przyjechałaś do nas specjalnie z Wiednia na to spotkanie. Z Wiednia do Krakowa na kawę. Bardzo się cieszę. Bo podobno kawa w Krakowie jest lepsza niż wiedeńska. No trzeba spróbować, tak? Trzeba też przyjechać do Wiednia, żeby porównać. I przyjeżdżasz do nas z takim bardzo ciekawym też tematem i bardzo specyficznym, czyli jak nie widząc jakby świata oczami, widzieć ten świat o wiele lepiej, więcej sercem, czyli jak też pracować z osobami niewidomymi i jak też pracować z osobami, które towarzyszą, są jakoś wokół osób niewidomych, czyli z ich rodzicami. Skąd w ogóle pomysł na taki temat? Jakbyś mogła nam coś więcej powiedzieć, bo jesteś logoterapeutką, jesteś pedagogiem, jesteś filologiem, jesteś terapeutką TSR, jesteś też osobą, która na co dzień pracuje w Wiedniu, w instytucie, który się zajmuje, z tego co mi zdradziłaś, jest drugim na świecie instytutem, który w ogóle zaczął pracę z osobami niewidomymi. Jakbyś nam mogła też troszkę powiedzieć właśnie, skąd pomysł na taki temat? I jestem teologiem, a dopowiadam to z konkretnego powodu, ponieważ tutaj pojawi się pewne nazwisko, które z tym też moim, z jakąś tam moją działalnością również w tym kręgu się połączy. Tak sobie usiądę, myślę, że... Wygodnie, jesteś w kawiarni, więc tak. Swobodnie. Tak jest. Skąd ten temat i skąd ten pomysł? No, pracuję z osobami niewidomymi i słabowidzącymi, które właściwie od 5-6 roku życia do 18-19 roku życia, dzieci i młodzież, ale również z niepełnosprawnością, ze sprzężeniami. Tak, jestem pedagogiem, jestem socjalpedagogiem w tej chwili w tym instytucie w Wiedniu. Wiele lat pracowałam z młodzieżą, pracowałam z uczniami liceum, pracowałam z wolontariatem, współpracując również z placówkami pożytku publicznego. W jakiś sposób wciąż i nieustannie też miałam do czynienia ze wspieraniem osób z różnymi potrzebami. I nie zdawałam sobie sprawy wtedy, że właściwie to moje wspieranie jest dość logoterapeutyczne. Dzisiaj wiem i ogromnie się cieszę, że do tego dotarłam też między innymi przez podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, które też mówiło takim językiem logoterapeutycznym, czyli językiem Wiktora Frankla. I stąd też moje zainteresowanie Wiktorem Franklem. Wiele lat pracowałam w Krakowie, wobec tego jestem między Krakowem a Wiedniem, raz w Krakowie na kawie, raz w Wiedniu na kawie. Ale to, co jest, myślę, też takie interesujące, no właśnie, w Wiedniu, czyli w mieście Wiktora Frankla, przez Wiedeń znalazłam logoterapię w Polsce, tak mogę to powiedzieć. No i to się cudownie zazębia i to się cudownie łączy. Ten instytut, o którym powiedziałeś, drugi na świecie, tak, pierwszy w obszarze języka niemieckiego, w 1804 roku założony dla osób niewidzących, natomiast w Paryżu był pierwszy ten dla niewidomych. I tam też do tamtej szkoły chodził i tam się uczył Braille, który później też to pismo Braille'a, punktowe pismo, to jest właśnie pismo od nazwiska chłopca, który w wypadku stracił wzrok. I ponieważ bardzo zależało mu na, poszukiwał jakiejś metody pracy, czegoś potrzebował, jakiegoś narzędzia, no wynalazł to pismo, można powiedzieć, to właśnie punktowe sześciopunkt, który w tej chwili jest uniwersalnym pismem na całym świecie dla osób niewidomych. Natomiast no, w języku polskim na przykład znaki diakrytyczne dostają jakieś konkretne swoje dodatkowe znaczki. I tym posługują się osoby niewidome. Ja sobie myślę, nie widząc świata oczami, widzieć więcej sercem, przyszło mi do głowy, że no, rzeczywiście, jeśli osoba, która nie widzi, tak? Nie widzi tak, jak my widzimy, bo w większości myślę, że tutaj jesteśmy osobami, które widzą, tak? Widzą oczami. Natomiast widzimy sercem.
Znaczy widzimy sercem, to jest pytanie, które możemy sobie w trakcie tego spotkania też dzisiaj zadać na pewno. Natomiast niezwykłe w tym instytucie, w którym ja pracuję, przez wiele lat pracowała pani psycholog, współpracowała ściśle z lekarzem okulistą, z panią doktor, napisały książkę. Napisały książkę, obserwując właśnie pracę tych młodych ludzi, pracę, jakąś wielką pracę nad sobą, można też powiedzieć. Oczywiście, że no w pierwszej kolejności też jakaś z punktu widzenia medycznego, tak? Ale tytuł książki widzę inaczej. I to jest niesamowite, prawda? Wychodzę z Instytutu dla Niewidomych z książką widzę inaczej. I myślę sobie... Oddam ci swój. Ale miło, dzięki. I myślę sobie, że warto też na to zwracać uwagę, tak? Że my oczywiście w pierwszej kolejności będziemy się zastanawiać nad tym, jak to jest, jeśli taka osoba nie widzi, to jak cię zrozumieć, jak, w jaki sposób w ogóle doświadczyć tego, czego ty doświadczasz. Oczywiście, te osoby zadają sobie dokładnie takie samo pytanie. Prawda? Jakbyśmy jeszcze właśnie dotknęli trochę tego wątku historii, nie? Bo jest taki niesamowity, czyli Brian zaczyna chodzić do tej szkoły we Francji. Jako, to jest ten pierwszy instytut, który powstaje w Paryżu, tak. I ten, w którym ty pracujesz, jest drugim na świecie instytutem. W Wiedniu, dokładnie. W Wiedniu zaczyna pracować. I to jest który rok? 1804. Jak w ogóle wyglądały te początki? No początki były takie no, bardzo, bardzo trudne też dla tych, którzy... Wilhelm Klein w Wiedniu zakładał tę szkołę i jakoś przygotowywał tych młodych ludzi do tego, żeby w ogóle umieli się znaleźć w codziennym życiu, w takiej rzeczywistości, która była dla nich zupełnie nie do ogarnięcia i obca, prawda? Natomiast później rzeczywiście, tam można, jest muzeum w Wiedniu, w tym instytucie, gdzie można zobaczyć te pierwsze pióra, gdzie pisano takim pogrubionym pismem, które można było dotykać, czytać dotykiem, bo tak można też powiedzieć, że Braille'a czyta się dotykiem, czyta się opuszkami palców. Nie wiem, czy osoba widząca jest w stanie tak wypracować swoje opuszki palców, żeby czytać rzeczywiście dotykiem. Często nauczyciele, trenerzy, pracownicy, oczywiście ci, którzy mają niejako do czynienia z tymi osobami na bieżąco, czytają wzrokiem Braille'a, pismo Braille'a. Natomiast osoby niewidome rzeczywiście dochodzą do niesamowitej perfekcji często. Tam można też zobaczyć te pierwsze maszyny, te pierwsze próby, jakieś takie przeróżne oczywiście, a w tej chwili osoby niewidome mają do dyspozycji nie tylko maszyny brajlowskie, ale mają całe oprogramowanie na komputery, którymi też mogą się posługiwać i posługują się całkiem dobrze komputerem, internetem, klawiaturą, dokładnie brajlowską klawiaturą, gdzie mogą obsługiwać naprawdę niesamowite obszary rzeczywistości, gdzie nam się wydaje, że no nie poradzi sobie taki człowiek. Siedział obok mnie na jednym ze spotkań pan z taką małą klawiaturą na kolanach, właściwie miał ją pod stołem i robił notatki z przygotowania projektu. Dwie godziny później wysłał nam całe to sprawozdanie i protokół. To tak na marginesie dorzucę, że prowadzimy i realizujemy w tej chwili projekt Erasmusa między Krakowem a Wiedniem zresztą. Tak skomunikowały się dwie szkoły i wspieramy tych właśnie młodych dorosłych, powiedziałabym, bo absolwentów. Bo ten wątek trochę osób niewidomych nie pojawia się tak bez przyczyny, dlatego że jesteś też logoterapeutką, jesteśmy na Logo Cafe, ale jest taka historia osobista Wiktora Emila Frankla, który też w swoim życiu zaczyna tracić wzrok. Jakbyś mogła też coś więcej nam o tej historii opowiedzieć, bo to jest też jakby taki wątek z jego życiorysu, który może jest mało znany, a faktycznie nasz mistrz, można powiedzieć, od logoterapii też sam doświadczył takiego momentu w swoim życiu, że przestał
widzieć tak jak dotychczas. Tak. Viktor Frankl już w latach 60. i 70. miał problemy ze wzrokiem. Dowiedziałam się tydzień temu od Aleksandra Weseli. Miałam przyjemność i możliwość być na wykładzie wnuka Viktora Frankla i słyszałam po raz kolejne różne historie, ale rzeczywiście o tym słyszałam po raz pierwszy, że miał taki, no, ale był człowiekiem, który też był niezwykle aktywny, prawda? I to dla niego było ważne, żeby no, mieć możliwość czytać, tak? Całkowicie stracił wzrok w 1991 roku. I wtedy, czyli 6-7, tak, 6 lat przed śmiercią. I wtedy już był no, wspierany, można powiedzieć, przez rodzinę, przez żonę na tyle, na ile ona sama mogła, ale właśnie wnuki na przykład czytały mu książki, żeby też mógł pozostać ciągle jeszcze jakoś tam w tym kontakcie takim bezpośrednim z książkami, tak? Ale przypominam sobie też rozmowę z dr Elizabeth Lucas, która w tamtym czasie odwiedzała profesora Frankla i właśnie on był w szpitalu, jakoś tak było, że już wtedy okazało się, że no nie będzie mógł widzieć, że faktycznie traci wzrok. I ona opowiada, no zastanawiałam się, co ja mam mu powiedzieć, jak ja mam z nim rozmawiać. Właściwie, no co się mówi człowiekowi, który przez całe życie widział i teraz nie widzi? Jak z nim w ogóle rozpocząć rozmowę? I ona sama z wieloletnim doświadczeniem pracy psychoterapeutycznej, prawda, i takiego niezwykłego podejścia do człowieka, mówi, no i profesor mnie uprzedził, ubiegł w tym moim zakłopotaniu, bo powiedział, ale proszę się nie przejmować, proszę się nie martwić. Ja naprawdę jestem szczęśliwy, że widziałem moje wnuki, że mogłem widzieć moją córkę, moją żonę. Przeżyłem piękny czas, przeżyłem ogromnie niezwykłe spotkania z ludźmi i przejechałem cały świat. Proszę się nie martwić, tak, ja sobie zdaję sprawę, że to może jest trudne w jakiś sposób tutaj ze mną rozmawiać, ale ja się cieszę tym, co widziałem dotychczas. To koresponduje troszkę z tym, co Viktor Frankl pisał, kiedy był w obozie, nie? Że to pozwalało też przetrwać. Cierpienie to była właśnie kontemplacja tego, co już przeżył, nie? Mm-hmm. Czyli na przykład pamięć o jego pierwszej żonie, o tych wspólnie spędzonych chwilach, ta nadzieja, że się znów spotkają. Więc myślę, że to w ogóle tak nawiązując do różnych naszych doświadczeń, czasami trudnych, kryzysowych, często pielęgnujemy to, co straciliśmy, często pielęgnujemy to, czego już nie osiągnęliśmy. Często skupiamy się na tym, czego nam brakuje i to zaczyna definiować niejako naszą przeszłość. Często to też słyszę nawet dzisiaj od pacjentów, nie? Którzy mówią o 16 lat, można powiedzieć, ciągłego cierpienia, a nie ma jakby właśnie takiej trochę kontemplacji tego, co widziałem, co przeżyłem, co zobaczyłem i co może być dla mnie na przykład tą siłą tej ciemności, nie? Tak jak dla Viktora Frankla w obozie siłą była kontemplacja tego, co przeżył już ze swoją, na przykład wtedy żoną, rodziną, a kiedy tracił wzrok, no to kontemplacja tego i wdzięczność za to, co już doświadczył, a nie skupianie się na tym, czego już nie będę mógł zrobić. Genialnie. Tutaj mam już kilka wątków, które mi się pootwierały i chętnie bym zaczęła. To śmiało. Ale wdzięczność, tak? Ta wdzięczność, która buduje każdy dzień. Jeżeli rzeczywiście ja jestem uważny na to, co przeżywam, i umiem to ponazywać, a jeśli nie umiem, to może dobrze, żeby trenować, tak? I konkretnie, bardzo konkretnie pracować też właśnie z wdzięcznością, żeby w takich, jak powiedziałeś, chwilach ciemności móc do tego wrócić, móc i mieć możliwość taką niejako kontemplowania. Ale wrócę jeszcze do innego wątku dotyczącego właśnie niewidomych, słabowidzących, ale też ociemniałych, bo istnieje, to tutaj jest różnica też w języku i ona nie jest bezpodstawna. Osoby niewidome to osoby, które nie widzą od urodzenia. Natomiast ociemniała to jest osoba, która straciła wzrok w czasie swojego życia.
I oczywiście są bardzo różne choroby, które do tego doprowadzają, są bardzo też różne stany widzenia czy niewidzenia, czy stopnie, prawda, odróżniania światła i ciemności, czy tylko i wyłącznie widzenia jakiegoś takiego centralnego. I cała paleta tego typu, no oczywiście tych schorzeń czy chorób, ale inaczej jest rozmawiać z osobą, która widziała i straciła wzrok, bo ona bazuje też na tym, co widziała, tak? Jeżeli w wieku dorosłym na przykład traci wzrok, to rzeczywiście można się odnieść też do tych wspomnień, które jakoś ma w pamięci. Natomiast z osobą niewidomą nie będziemy podejmować rozmowy o kolorach, tak? No właśnie, co jest trudniejsze, nie? Bo tak sobie myślę, czy faktycznie większym cierpieniem jest to, kiedy na przykład mam w pamięci to, co widziałem i nagle tracę możliwość, nie? Żeby widzieć te rzeczy, czy to, że nigdy nic nie widziałem, nie? I muszę sobie, no właśnie, trudno nam sobie pewnie wyobrazić, na bazie czego mogę zbudować wyobrażenie o czymś, czego nie widziałem. A czego dotyczy twoje pytanie, co jest trudniejsze? Dla kogo trudniejsze? Dla ciebie, czy dla osoby, która... Dla kogo trudniejsze? No dla tych osób. Znaczy pewnie no, każdy inaczej to przeżywa. Każdy przeżywa po swojemu. Ktoś, kto nigdy nie widział, nie będzie się zastanawiał i nie będzie płakał nad tym, że nie widział nieba, bo nie widział. Więc nie wie, czego miałby żałować, tak? Jakoś... ja myślę, że tutaj jest też klucz do tego. Trudnością pewnie to jest większą dla osób, które nagle widzą osobę niewidomą i nie wiedzą, jak zareagować, prawda? Że tutaj trzeba by może, i to jest też ważne w pracy na przykład z rodzinami, na przykład z osobami, które na bieżąco, na co dzień mają do czynienia z osobą niewidomą, uwrażliwiać, i to jest takie uwrażliwianie nawzajem jednej i drugiej strony, uczenie jakiejś empatii i tej właśnie wrażliwości i słuchania siebie też nawzajem. No bo trudniejsze to pewnie jest dla kogoś, kto staje i mówi: ojej, o matko, ty nie widzisz, tak? No i co teraz? No mnie najbardziej zawsze poruszają osoby niewidome, tak wewnętrzne, nie? Kiedy widzę, miałem okazję panu gdzieś tam w życiu pomóc. No właśnie, nie? To jest ciekawe, nie? Ale zawsze jest to dla mnie takie z jednej strony trudne, wzruszające, z drugiej strony takie właśnie, które mnie ukierunkuje na to, że ja mam możliwość obserwowania tego świata. Oni tego nie mają, chociaż zawsze, kiedy spotkałem osobę niewidomą, zawsze byłem zafascynowany właśnie tym bogactwem i tak jak mówisz, empatii, emocji, takiego sposobu rozmowy. I raz nawet na moim rynku kiedyś był taki dzień, gdzie właśnie chyba dotyczący też takiego wspierania osób z różną niepełnosprawnością i można było przejść jakby taką ścieżkę, jak osoba jakby niewidoma, nie? Czyli z laską do osoby niewidomej, z takimi, można powiedzieć, specjalnymi okularami. Bardzo trudna umiejętność, choć pewnie dla osób niewidomych no, wytrenowana, ale no, to jest niesamowite, tak? Dla mnie najtrudniejsza taka rzecz do jakiegoś takiego zrozumienia. Bo jednak nie słysząc, nie wiem, miałam takie wrażenie, nie? Że wolałbym być może widzieć, a nie widząc, no to muszę właśnie wszystko jakby sobie wyobrazić, tylko właśnie ktoś, kto nie widział od dzieciństwa, na podstawie czego może sobie to wyobrazić? Bo mówiłaś opowiadanie na przykład inne, no bo jak o niebie można powiedzieć takiej osobie? O niebie, no właśnie, jak opowiedzieć o niebie? 7-letnia dziewczynka mi opowiedziała o niebie. Niewidoma. Niewidoma. Dokładnie. Może w drugą stronę zapytać, jak ona to rozumie, prawda? I to było moje pytanie i ona mi opowiedziała o niebie i zamurowało mnie. Przecież to tam są wszyscy, którzy umarli i wszyscy święci. Ja nie zadawałam tego pytania, ja nie wiedziałam, jak to... Myślałaś o niebie, jak o niebie, tak? Tak, ale dokładnie taką dostałam odpowiedź, prawda? Dzieciaki, które, dzieci 7-8-letnie, przygotowują sobie każdego dnia na przykład taką mapę pogodową. Dzieci niewidome i widzące, i słabo widzące. I o poranku należy no, zaobserwować pogodę. No nie jest trudnym dla dziecka niewidomego przyjść do szkoły i powiedzieć, no dzisiaj pada deszcz.
Ale kilka dni temu właśnie z tą samą 7-letnią dziewczynką rozmawiałam i ona już przy maszynie Braille'a napisała, że nie pada deszcz, napisała, zadała pytanie komuś, ile jest stopni dzisiaj, jaka jest temperatura, ktoś jej tam powiedział, więc sobie zapisała. I zadała pytanie, świeci dzisiaj słońce? No i co zrobiłyśmy? Poprosiłam ją, żeby poszła za mną. I to też jest ważne, w jaki sposób pokazać i pozwolić dziecku, czy osobie dorosłej. To też, to, tego też się można nauczyć, jak towarzyszyć takiemu, takiej osobie, żeby poszła ze mną, podeszłyśmy do okna i pomogłam jej się ustawić w promieniach słońca. I ona poczuła ciepło na twarzy. I powiedziała, że pięknie świeci słońce. Wróciła i zapisała. Więc są inne sposoby, prawda, na rozpoznanie. Trzeba się chyba uczyć po prostu na tej wrażliwości. Nie? I to jest takie ubogacające. Brzmi, dwie takie refleksje przychodzą, jak rozmawiamy o osobach. Tam jeszcze cztery przychodzą. Niewidomych, jak faktycznie dla nas, ale w takich kontaktach międzyludzkich to jest szalenie ważne, nie? Że kiedy dajemy już coś takiego odtwórczego, no jakaś się widoma na świeci słońce, a kiedy zabieramy nawet dziecko, widząc nawet dorosłego, poczuj, nie? Tak. Zobacz, doświadcz. Mhm. Spróbuj sam być w tym doświadczeniu, nie? Na podstawie tego opisz. Nie zadowalaj się gotową odpowiedzią. Nie? A druga sprawa to, co chyba już Państwo zauważyli, że ja też trochę pytań o talent zaczynam dostawać. I to jest bardzo ciekawe, nie? Że czasami jest w nas taka trochę może chęć, żeby już właśnie nie? Takiej osobie dać gotową odpowiedź. A tak jak powiedziałeś, nawet z tym nie wiem, nie? Że to niech ona nam opowie, jak ona to widzi. Mm-hmm. To jest franklowskie, prawda? Tak. Tutaj ten dialog też sokratejski, zadawanie pytań, podprowadzanie pod refleksję, żeby ktoś, tak jak powiedziałeś, sam poczuł albo sam zapytał. Dokładnie. I tutaj też możemy, wracając jeszcze do tego momentu, w jaki sposób pracować z tymi osobami, które mają do czynienia z niewidomymi, no nic na siłę. Natychmiast mi się taka scenka trochę przejaskrawiona, rodzajowa kojarzy, jak to babci starszej pani pomaga ktoś przechodzić przez jezdnię, a ona wcale nie chce przejść, tak? I na siłę ktoś jej pomaga i ciągnie ją za rękę i no bo przecież jak to, skoro ona nie widzi, to trzeba jej pomóc, żeby. Nie. To nie jest pomoc. Nic na siłę. Tak jak z osobami widzącymi, tak i osoba niewidoma ma prawo do swojej intymności, przestrzeni, czasu i też czasu na to, żeby poprosić o tę pomoc. Jeżeli pracujemy z małymi dziećmi, no to możemy je uczyć tego, w jaki sposób poprosić o pomoc. Ale nie wyręczać, tak? W żaden sposób nie wyręczać tego dziecka i nie mówić dokładnie, no oczywiście tak, ja zobaczę za ciebie, tak, świeci słońce, zapisz. To nie przynosi żadnych, to jest kontra, powiedziałabym, produktywne, trochę kalka językowa z języka niemieckiego, ale pokazanie i też nauczenie wyrażania swoich potrzeb. I znowu jesteśmy w logoterapii, prawda? Znowu mówienie o tym, czego ja potrzebuję, a żebyś ty się dowiedział, czego ja potrzebuję, to musisz mnie zapytać. Czyli w jaki sposób zapytać, tak? Czego ja potrzebuję teraz? Ciągle mam wrażenie, że jaki... nie rozmawiamy o osobach niewidomych, tylko tak naprawdę o nas, nie? Prawda? Ale oczywiście, bo jeżeli mówimy sobie... Ja myślę, że trzeba też łamać te bariery. Rozmawiałam wczoraj z nauczycielem niewidomym, żeby tak dla Państwa zadać mu pytanie jeszcze na dzisiejsze nasze spotkanie. Co jest takie istotne, co jest ważne, czego by on na przykład oczekiwał od psychoterapeuty, gdyby potrzebował, tak? I on do mnie powiedział, no to ja bym chciał, żeby taki psychoterapeuta
spojrzał na te wszystkie obszary mojego życia, w których ja się spełniam, na wszystkie obszary mojego życia, w których ja działam, on nie powiedział ani jednego słowa na temat swojego niewidzenia. Ja bym chciał, żeby taki psychoterapeuta pomógł mi, żebym ja te wszystkie moje obszary, uwaga, sinful, czyli w pełni sensu, żebym je realizował. Myślę, no to ja jadę na logoterapię. Tak, takiego towarzyszenia potrzebuję, żeby on mnie tak integralnie niejako obejrzał i pomógł mi rzeczywiście spójnie w moim życiu działać. Ale to jest niesamowite, co mówisz, bo pierwsze, co mnie by się cisnęło jako pytanie, gdyby przyszło mnie osoba nie widząca, gdybym nie był jeszcze logoterapeutą, to byłoby pytanie, no kiedy pani straciła, czy pan ten wzrok, jak się pani zmieni, czy pan z tym czuje, jakie trudności z tego wynikają, jak otoczenie pana odbiera, z czym sobie pan nie radzi, nie? Czyli od razu naturalnie zaczynamy się skupiać na tym, co on i tak wie i czego doświadczał nieraz, nie? Czyli na deficytach, pewnych trudnościach, nieumiejętnościach, nie wiem, ocenie społecznej. I to wszystko z całą pewnością jest jego bolączką. Tak. Oczywiście. Jeżeli mamy do czynienia z osobą dorosłą, która była aktywna, na przykład, tak, ojciec rodziny, który był aktywny zawodowo i w wieku 38 lat, to jest konkretny, autentyczny człowiek, tak, traci wzrok, naturalnie, to tutaj jest niestety pole do kryzysu egzystencjalnego, można powiedzieć, prawda? To jest sytuacja bardzo trudna i oczywiście, że on będzie się z tym zmagał, o czym powiedziałeś. I dlatego też takie ważne to towarzyszenie, bo istnieje możliwość oczywiście zapewnienia sprzętu specjalistycznego, oprogramowania, pomocy, fizjoterapii, treningu orientacji w przestrzeni, ale ten człowiek potrzebuje chcieć. A jeżeli on nie będzie chciał i zamknie się w czterech ścianach, to tak samo jak z każdą inną chorobą, bolączką, sytuacją, tragedią, która nas dopada. Żeby chciał, to musimy właśnie bardziej pokazać nie to, w czym nie domaga. Tylko w czym sobie radził, albo w czym jeszcze, jak nie miał tego, powiedziałbym, ograniczenia, które w tej chwili ma, z czym sobie radził dobrze. Na czym może bazować? Na czym możemy się zaczepić i co powinniśmy teraz realizować albo wzmacniać, albo wspierać, żeby mógł rzeczywiście w rzeczywistości tej, w codziennym życiu funkcjonować. Jeżeli... Dobrze, przepraszam. Jeżeli rodzice na przykład dziecku nie dają, może dziecku niewidomemu, tak? Dopóki nie zaakceptują choroby dziecka, tak jak ten 38-letni człowiek, dopóki nie zaakceptuje tego swojego stanu w tym momencie, będzie cierpiał i o wszystkie te bolączki, o których powiedziałeś, będą jego udziałem. I tutaj jest raczej nasze zadanie i rola, żeby wesprzeć człowieka w tym aspekcie. Bo jeżeli rodzice na przykład, i to są też sytuacje niestety, które no, mają miejsce oczywiście, nie akceptują choroby dziecka, braku jakiejś możliwości jeszcze kolejnej operacji i medycyna też już nic więcej nie może zrobić, bo oczywiście, że rodzice zaraz będą, w pierwszej kolejności będą szukać pomocy medycznej. Ale dopóki sami sobie też nie powiedzą i nie pomogą, to może się okazać, że to dziecko niestety stanie się na życzenie, bym powiedziała, albo nieświadomie przez rodziców doprowadzone do stanu, że nie będzie mogło samodzielnie poruszać się w codzienności i w życiu i w przestrzeni, tak? Dlaczego? Dlatego, że konkretne przypadki, nie wiem, rodzice, którzy zostawiają dziecko i w pokoju wszystkie ściany są wyłożone materacami, żeby dziecko się nie potłukło i nie uderzyło, no bo przecież nie widzi, tak? No to jakoś trzeba mu pomóc. To nie jest pomoc. To nie jest pomoc. To jest,
to jest nieumiejętność, to jest nieumiejętna pomoc i znowu wtedy rodzina potrzebuje szukać pomocy i wtedy rodzina potrzebuje też uczyć się mówienia o tym, że tej pomocy potrzebuje, bo niestety pokutuje i chyba do dzisiejszego dnia, a w 90-tych latach jeszcze na pewno, taka sytuacja, gdzie to rodzice na przykład brali na siebie, czy obwiniali siebie o to i wstydzili się nie tego, że dziecko nie widzi, co no niestety nie poprawiało sytuacji, wręcz przeciwnie, prawda? A często się spotykasz właśnie z taką postawą rodziców, którzy pomimo wiedzy nie, na temat, no, powiedzmy tego, jak się rozwija, to niewidzenie, czy to jest wynikiem na przykład jakiejś choroby, czy pomimo właśnie takiej wiedzy dotyczącej tego, że to jest jakoś akceptowalne teraz też społecznie, to mają trudność z tym, żeby faktycznie... Tak, wstydzą się wychodzenia z dzieckiem, wstydzą się oni sami wyjścia w ogóle dokądkolwiek, wstydzą się, że dziecko, nie wiem, strąci szklankę, przewróci się. To jest też niestety przypadłość taka, udawanie, że widzę. Do ostatniego jeszcze momentu będę udawać, że widzę, żeby przypadkiem ktoś nie powiedział, ojej, to ty masz problem ze wzrokiem, tak? To ty nie widzisz. I to też trzeba w społeczeństwie oczywiście odkłamywać. To jak najbardziej jest wątek i temat. A cały czas mówię w kontekście tym, powiedziałeś, no jakie trudności, tak? No bo oczywiście, że są trudności, które się, nie wiem, jakieś poczucie ograniczoności, jakaś frustracja, no nie mam i takich rodziców, i takiego na przykład 38-letniego ojca rodziny, który traci wzrok, tak? Jakiegoś takiego, dobrze, to teraz jestem bezwartościowy, nic nie potrafię sobie poradzić, co ja mam, to wszystko nie ma sensu. No gdzie? No tutaj jest miejsce na logoterapię znowu, tak? Moje życie traci sens, moje życie traci jakikolwiek cel, bo ja przecież nie widzę. Tak, no to w takim razie może rzeczywiście jednak zadać pytanie od tej drugiej strony. I znowu przychodzi mi na myśl Viktor Frankl i jego ten piękny obraz takiej przebogatej ja bym powiedziała przeszłości, która nie idzie w zapomnienie, tylko rzeczywiście jest wielkim skarbcem, z którego można czerpać. I on o tym właśnie mówił, tak? Że to jest ten spichlerz, w którym każdy dzień zostaje niejako zachowany na przyszłość. A inny obraz też z rozmowy z dr Elizabeth Lucas, która przypominała taki kalendarz, kartki z kalendarza, my też mieliśmy takie pojedyncze, na każdy dzień jedna mała karteczka. Chodzi o postawę, chodzi o podejście, chodzi o nastawienie. Albo będę tę kartkę zrywać i wyrzucać do kosza i kalendarz będzie się robił coraz cieńszy. A ja te kartki będę wyrzucać do kosza, nie mając w ogóle ani odrobiny refleksji, co tam zostało w tym dniu, tak? Co ten dzień, dzisiaj, 30 marca, dla mnie oznacza w całym moim życiu, tak? Logo kafe. Kawa w Krakowie. Dokładnie. Albo wyrzucę do kosza, albo złożę na drugą, powiedzmy, na drugą stronę stołu i odłożę. I po całym roku będę mieć tutaj te karteczki takie trochę może wymięte, tak? Trochę, nie wiem, poplamione, może trochę pochlapane wodą. Ale one tutaj będą i to będzie moje doświadczenie, tak? A tu zostaje miejsce na kolejny kalendarz, w miejscu, gdzie ten się tak trochę skurczył, prawda? Więc znowu podejście, perspektywa, spojrzenie. Kto z nas potrafi czytać pismo punktowe? Może ktoś jest. Czy ktoś z nas potrafi czytać dotykiem? Gdyby tutaj była osoba niewidoma, powiedziałaby, potrafię, a my moglibyśmy otwierać oczy i mówić, wow, to naprawdę da się czytać. I to tak właśnie jest, prawda? I to szybko. I to naprawdę genialnie i szybko. I śpiewać psalm na przykład. I widziałam i słyszałam człowieka, który
Tak po prostu z kartką. To jest też bardzo specyficzne. Kartkę A4 trzymał sobie tak trochę jak na udzie. Stał, czytał i przepięknie śpiewał psalm. I pomyślałam sobie, no to jest sztuka. To jest sztuka, ale to też jest podejście takie właśnie, żeby zobaczyć, że no, nie widząc świata oczami, można widzieć inaczej. Ja widzę inaczej, tak jak ten tytuł książki, prawda? Z doświadczenia pracy z osobami niewidomymi. Ja też pamiętam jeszcze odnośnie w ogóle osób niepełnosprawnych, teraz mi się przypomniała taka migawka, jak kiedyś grałem na jakiejś takiej wigilii integracyjnej z takim zespołem, gdzie były właśnie osoby też niepełnosprawne zaproszone, żeby integrować się z taką społecznością lokalną. I pojawiła się tam osoba, mężczyzna, który właśnie był bez nóg, który poruszał się na takich specjalnych, można powiedzieć, miał ochraniacze, tak jak osoby, które na przykład pracują gdzieś tam przy kostce, czyli to były ochraniacze tutaj na golenie przy kolanach, no i też na dłoniach, bo za pomocą tego się poruszał, nie? No trochę można powiedzieć jak taki żółw. No i miał zejść po schodach, dlatego że sala gimnastyczna, gdzie ten koncert się odbywał i ta wigilia integracyjna, no to była na poziomie -1, no i no od razu gdzieś tam z kolegami, bo był jeszcze w gimnazjum, ruszyliśmy do niego, żeby go znieść po tych schodach, nie? Bo właśnie pani, która przybyła z tą grupą osób, powiedziała, nie, nie róbcie tego, bo dopóki on może zejść po tych schodach, to dla niego to jest coś jakby najważniejszego, nie? Że taki naturalny odruch, no to trzeba takiej osobie pomóc, nie? Przecież jest bariera, jak ją trzeba znieść i ona sobie nie poradzi. Ona właśnie powiedziała, dopóki on jest w stanie to zrobić, to dla niego to jest, można powiedzieć, czymś najważniejszym, nie? Że on może to zrobić właśnie sam. Mhm. Jak osoby, które na przykład przepięknie śpiewają, chór w Instytucie dla Niewidomych, młodzież, która śpiewa, i ich występy odbywają się na scenie, tak? Dziewczyna, która schodzi ze sceny, bo potrzebuje zejść na dół do mikrofonu, a później ma wrócić z powrotem, jest prowadzona w ten sposób. Ktoś idzie przy niej i daje jej tylko sygnał. Nie rzuca się do niej, żeby ją, nie wiem, ciągnąć za rękę. Nie, tyle. Prawda? I ona już wie, idź za moim głosem. Jeżeli potrzebujesz na przykład przejść teraz, idź za moim głosem. Jak najlepiej pomóc na przykład, faktycznie widzimy niewidomego, który gdzieś tam potrzebuje pomocy, to tak. Wtedy, bo ja słyszałem, że nie powinno się na przykład chwytać, tylko użyczać ramienia, żeby ta osoba sama się mogła chwycić, nie? Bo czasami jest tak, no to ja zaprowadzę, nie? I ciągniemy. Zdecydowanie. To bardziej dać jakby taką jakby, no, powiedzmy trochę... Przewodnik zawsze idzie z przodu, ale w pierwszej kolejności dać sygnał głosem, tak? Podejść i zadać pytanie. Można ewentualnie zewnętrzną częścią dłoni, nie dłoni, w której trzyma laskę, białą laskę, tylko zewnętrzną częścią dłoni dać sygnał. Okay. Mogę, jeśli pan potrzebuje pomocy, proszę, proszę mi powiedzieć, w którym kierunku, gdzie, dokąd mogę pomóc. Jeśli mogę pomóc, jeśli jest to konieczne. Czasami tak? Widziałem, że ale nie, dziękuję, ja sobie poradzę. Dziękuję. No to wtedy wiemy. Natomiast jeśli ktoś mówi tak, to rzeczywiście mi pomoże, to podajemy ramię tak, żeby mógł się za ramieniem tutaj dokładnie przytrzymać i wtedy pół kroku z przodu idzie osoba, przewodnik, tak? Najlepiej, żeby też od czasu do czasu dawał sygnał i powiedzmy, jeśli są schody, tak? To przy schodach warto powiedzieć schody, nie wystarczy powiedzieć schody, uwaga! Schody, stopień w dół czy stopień w górę. I wtedy ta osoba, zresztą ona już tym, dzieci też wiedzą, że laska pokazuje ci drogę. Ty idziesz i na szerokość swoich ramion tą laską się w jakiś sposób asekurujesz też i wyznacza ci ona w pewnym sensie tę drogę. Ale to właśnie uwrażliwienie i takie powiedzenie, jestem tutaj i w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, podchodzimy na przystanek tramwajowy, czy w miejscu, gdzie widzimy, że ktoś na przystanku stoi i czeka, to nie pytajmy, po co tutaj stoi i na co czeka, tylko ewentualnie można dyskretnie powiedzieć, nie wiem, czwórka podjeżdża, gdyby pan chciał wsiadać, prawda? Żeby to też było takie normalne i naturalne, na tyle, na ile jestem w stanie, żeby pomóc. I
I jeżeli już pomogłem i odchodzę, to też dobrze, żeby jednak to zasygnalizować głosem. Jeszcze dwa takie pytania z mojej strony i oddam Państwu też mikrofon. Tak, jeszcze jeden wątek do poruszenia. Czy spotkałaś się z osobą, która nie zaakceptowała tego, że straciła wzrok albo urodziła się osobą niewidomą? Nie, właściwie nie. Jeżeli te osoby, te młode osoby, które, z którymi mam do czynienia, mówią na przykład o tym, że pamiętają. Ja pamiętam, ja jeszcze pamiętam, jakie to było, jak widziałam, ale nie ma, no ja nie miałam akurat takiej sytuacji w tej chwili i w tym instytucie jakoś nie. Pamiętam, jak to było, ale teraz cieszę się, że umiem pisać i czytać Braille'a, prawda? I na tym jakoś bardziej chyba te dzieci też, dzieci, młodzież starają się skupić. Oczywiście, że ja myślę, że więcej jest takiego nieakceptowania, jeśli mówić o tym podwórku, o którym mówię w tej chwili, o tym instytucie, rodziców. To też jest specyficzna sytuacja, bo to jest instytut w środku Europy, można powiedzieć, w Wiedniu, a w samym instytucie jest w tej chwili 17 różnych języków obcych, tak to powiem. Posługują się dzieci, młodzież językami naprawdę z bardzo różnych zakątków świata, więc to jest i międzykulturowe, jakieś też takie towarzyszenie tym dzieciom. Dzieciom, które nie widzą i na przykład nie rozumieją języka niemieckiego, a mówi się do nich po niemiecku. Więc to może być problem. To samo i ten problem mogą mieć też rodzice. Ale bardziej właśnie tutaj bym powiedziała, że to ten problem nieakceptowania przez rodziców, niewidzenia dziecko. Przez dziecko, tak, to może być to częściej. Więcej takiego jakiegoś... Udało się jakoś logoterapeutycznie, czyli z takim ukierunkowaniem na sens na przykład pracować z takimi rodzicami? Tak. I to jest przeciekawe. Mama, która przyprowadza dziecko do szkoły, do instytutu i ona jest taka mocno rozwygotana i spanikowana, bo przecież i bardzo nadopiekuńcza, która no, wszystkim i całemu światu mówi, przecież ona nie widzi. Więc trzeba ją tutaj jakoś prawie w inkubatorze trzymać. I to dziecko, widać w jaki sposób to dziecko reaguje, jeszcze jak słyszy mamy głos. Ona jest histeryczna i nie potrafi dwóch, trzech schodków zejść z pomocą i z laską. Po wielu miesiącach treningu nie potrafi. Mama odchodzi. I dziewczynka zmienia w ogóle postawę i jej zachowanie jest zupełnie inne. I ja to powiedziałam do tej mamy kilka razy później, miałam okazję też z tą mamą rozmawiać, prosząc ją, żeby się przyjrzała tej sytuacji. I ona, no prawie płacząc, mówiła, że to jest niemożliwe, jak to przecież ona zawsze krzyczy, ona zawsze histeryzuje, ona w domu nie potrafi sobie poradzić. Nie potrafi, bo jest wyręczana. Proszę się cofnąć o dwa kroki i zobaczyć. Proszę to zobaczyć z perspektywy. Nie potrafi, bo... I tutaj jest potrzebna też psychoedukacja. Takiego myślę, podejścia potrzebuje też ten rodzic, nie? Zmieniła się ta sytuacja? Bardzo trudna to jest relacja. Ja myślę, i mama jest w terapii, i dziecko jest w terapii w tej chwili, ale też w kontakcie z psychologiem szkolnym. I, no a mama twierdzi, że to nie jest jej jakoś... Córka nie jest wątkiem do omawiania w czasie psychoterapii, bo przecież to w ogóle nie ma nic wspólnego. No trudne, to są trudne rozmowy, ale mam nadzieję, że to będzie owocowało jednak, bo postępy w zachowaniu tego dziecka rzeczywiście widać. I taką jej coraz większą samodzielność. To jest też ciekawe, też z dzisiaj, sprzed tego naszego spotkania, konsultacja z takim nastolatkiem, który
zgłasza dużą chwiejność emocjonalną, takie stany właśnie maniakalno-depresyjne, że kilkanaście razy w ciągu dnia się zmienia, nie? Że nie jest w stanie sobie jakoś z własnymi emocjami poradzić. Od dawna to trwa i kiedy zaczynam z nim rozmowę, to się okazuje, nie? Że właśnie od zawsze pamięta, nie? Rodzice, którzy się kłócą, rodzice, którzy właśnie są niestabilni, nie? Mama, która nie jest w stanie sobie poradzić z własnymi emocjami. Tak. I potem jak z nią rozmawiam, ona mówi, bo tak zapytam, a jak państwa tam wygląda relacja z mężem? No, co prawda jest bardzo trudna, ale on tego nie pamięta, nie? On tak naprawdę nie pamięta tego, że ja go musiałam brać z domu i wyjeżdżać do babci. On tych kłótni może coś tam pamięta, ale tak naprawdę był zbyt mały, nie? Że nie mam trochę tej świadomości, że ten klimat, nie? W którym to dziecko się wychowuje, emocjonalny klimat, no. Tak jak mówisz właśnie o tej dziewczynce, i o tych przypadkach, że samo to przeżywanie tych emocji i nieumiejętność ich nazwania i zrozumienia już powoduje, że zaczynamy właśnie funkcjonować w jakiejś takiej niestabilności, nie? Bo nigdy nie wiedzieliśmy, co te emocje oznaczają. Zresztą no, zaburzenia osobowości czasami mogą wynikać właśnie z czegoś takiego, nie? Że dziecko na przykład przeżywa jakąś emocję, czuje na przykład złość na coś, nie? A rodzic mówi, ty nie powinnaś być teraz złości. I wtedy ja się uczę, aha, czyli moja reakcja jest nieadekwatna. Oczywiście. Nie? A dziecko niewidome będzie jeszcze inaczej też to przyswajało, bo te obrazy w głowie, które sobie tworzy, bo te historie, to jest też ciekawe, na przykład właśnie po takiej superwizji z panią psycholog też doszliśmy do tego, że zdarzają się sytuacje, że dziewczyna, młoda dziewczyna, 17-letnia chyba, mówi, że słyszy głosy. No tak, i teraz jak trudno jest odróżnić początki schizofrenii od tego uciekania w swój własny jakiś świat. Ona mówi, no tak, ta pani psycholog mówi, ja naprawdę przez wiele lat obserwując widzę jakieś takie też podobieństwa między zachowaniami tych młodych ludzi niewidomych a autystykami, tak? To jest takie uciekanie w swój własny świat, więc w zasadzie może się okazać, że ona tak, ona słyszy te głosy, bo słyszy głosy w domu, bo siedzi w swoim pokoju i słyszała wielokrotnie jakieś szepty i dziwne rozmowy i teraz opowiada, że słyszy głosy, ale to może być rzeczywistość, tak? Więc to jest też dla jakiejś takiej później dalszej diagnozy oczywiście, myślę, ważny punkt do tego, żeby się temu dobrze przyjrzeć. Jeszcze jedno pytanie z mojej strony. Czego się nauczyłaś od osób niewidomych, ociemniałych, niewidzących? Co było dla Ciebie taką największą lekcją z ich strony? Czego ja się nauczyłam? Takiej, myślę, takiej wrażliwości, jak pracowałam w Krakowie z młodzieżą, śpiewaliśmy wielokrotnie taki tekst: Panie, proszę spraw, aby życie mi nie było obojętne, abym zawsze kochał to, co piękne, pozostawił ciepły ślad na czyjejś ręce. I ten ciepły ślad na ręce czasem to jest wystarczające. Mam takie doświadczenie dziewczyny, która wita się, albo raczej wita mnie, wita mnie wąchaniem mojej ręki, mojej dłoni. I wiem, że jak wejdę do sali, to ona w ten sposób się przywita. Jest młody chłopak, 19 w tej chwili letni, który siedzi na kanapie też z upośledzeniem, czy stopniu pewnie umiarkowanym. Ale on po kilku krokach osoby, która przeszła przez pokój, wita Cię imieniem Twoim. Wie, kto tutaj się znajduje, kto przyszedł. Taka niesamowita wrażliwość na drugiego człowieka. Takie proste, bardzo proste jakieś przywitania i gesty. Tak, to jest ten ciepły ślad na ręce. Myślę, że to jest takie niezwykłe. Nie powiedzieliśmy ani słowa na temat Róży Czackiej, a Róża Czacka
nazwana niewidomą matką niewidomych, myślę w Laskach ta, która stworzyła no, tak naprawdę miejsce, ośrodek dla osób ociemniałych, ona była takim powiedziałbym trochę Franklem w spódnicy. Osoba, która urodziła się w 1800... Pozwolę sobie jeszcze parę słów na jej temat powiedzieć, bo myślę, że ona tutaj też dobrze nam jeszcze uzupełni ten wątek. Róża Czacka, która została beatyfikowana 2 lata temu, tak, z prymasem Wyszyńskim i właśnie przez prymasa Wyszyńskiego nazwana niewidomą matką niewidomych. Urodziła się w 1876 roku. Hrabianka w Białej Cerkwi urodzona, kochająca życie, kochająca świat. Ale co ciekawe, od najmłodszych lat była uczona modlitw na pamięć. Uczyła się na tekście francuskim o naśladowaniu Chrystusa modlitw i czytania. I babka ją uczyła, jej babcia. Jakoś tak bardzo jej zależało na tym. Rodzina cierpiała na krótkowzroczność i właściwie były oczywiście jakieś tam sygnały o tym, że może być kiepsko ze wzrokiem, no ale nikt tego tak do końca na poważnie nie brał. I ona coraz słabiej widziała, jakoś tam udawała trochę pewnie przy tych kolejnych gdzieś wizytach u lekarzy. W wieku 22 lat podczas jazdy konnej odkleiła się siatkówka i już niestety nie było szansy. Każda kolejna operacja niczego nowego już nie przyniosła i Róża straciła wzrok. Jako 22-letnia młoda dziewczyna. I jeszcze przez kolejne 4 lata, i tutaj jest ten przypadek rodziców, którzy nie chcą zaakceptować, moje dziecko nie widzi. Wstyd. Hrabianka na pokojach, na salonach, która teraz nie potrafi się poruszać, nie umie zatańczyć i nie umie z dykcją i tak dalej, i tak dalej. Czy z jakimś takim, bo nie widzi, ale nikt tego nie chce powiedzieć głośno. I kolejne 4 lata jeszcze jest włożona na przykład do Paryża i te operacje nic nie dają. 4 lata później zadaje ona sama pytanie, bo rodzice znowu chcą do Paryża pojechać, ona zadaje pytanie lekarzowi o sensowność tego wyjazdu. O sensowność tego kolejnego wyjazdu i szukania jakiejś jeszcze pomocy okulistycznej i ten okulista mówi do niej, no już wzroku panienka wzroku nie odzyska. Może warto się zająć ociemiałymi, niewidomymi w Polsce, bo rzeczywiście to jest temat, który jest ważny. I ona pewnie przepłakała 3 dni, to jest myślę znaczące z jej, w jej biografii czytamy o tym, o tych 3 dniach, gdzie się zamknęła w pokoju i przeżywała z całą pewnością ten właśnie komunikat, który otrzymała. I po tych 3 dniach powiedziała i zdecydowała, że będzie rzeczywiście poświęci się ludziom, osobom niewidomym. Przez 10 lat się przygotowywała do tej pracy. Jeździła, była w Paryżu, z pewnością była w instytucie, w którym pracuje, bo była w Wiedniu, była w Szwajcarii, w Niemczech. I właśnie tyflologiczne pisma gdzieś zbierała, czytała, przygotowywała się, żeby z tymi ludźmi pracować. I to ona niezwykłe, można znaleźć jej notatki, można sięgnąć do książki, do dyrektorium, które zresztą pisała oczywiście. Później w kilka tygodni nauczyła się pisma Braille'a, pisma punktowego. I ona dawała niejako też taką nadzieję tym, którzy nie widzieli, tak? Którzy tracili, czy stracili, czy nie widzieli od początku swojego życia. Myślę, że warto do niej sięgać, bo naprawdę jej też teksty, jej modlitwy są przepełnione pięknem, miłością, nadzieją, jakąś taką głębią i widzeniem. Gdzieś wielokrotnie spotkałam się właśnie z takim też określeniem, niejako chciała przeciwdziałać duchowej ślepocie. Wobec tego chciała otwierać te oczy serca, tak?
pokazywać życie ona jako osoba niewidoma. Myślę, że warto do niej wracać. Piękna postać i chyba tekst jakiś, prawda? Gdzieś tutaj też mamy ten tekst, tak. Przyniosłeś, żeby... Ewentualnie możemy, tak. ...go odczytać. To Wyszyński-Oczacki, tak? Na czele rodziny niewidomych postawił wam Bóg niewidomą matkę. On zawsze tak działa, że przystosowuje ludzi, których posyła, do możliwości tych, do których posyła. Tak przecież uczynił on dziś z własnym synem. Dał wam matkę niewidomą, która chodziła po tej ziemi z zamkniętymi oczyma, ale z otwartym sercem i z wyciągniętymi przed siebie dłońmi, jak wy, najlepsze dzieci na swojej rodziny. Chodzicie z zamkniętymi wprawdzie oczyma, ale z otwartym sercem i z dłońmi przed sobą. Powiemy nieszczęście, tragedia życia. O, to nieszczęście jest waszym błogosławieństwem, bo któż lepiej zrozumie was, dzieci rodziny łaskowej, jak nie ta wasza matka niewidoma? Kto wie, jak rozwinęłoby się dzieło niewidomych, gdyby jego założycielką była istota widząca? Kto wie, czy zdolna byłaby was zrozumieć do głębi i wniknąć w psychikę młodzieży niewidomej? Czy umiałaby włożyć tyle energii w poznanie duchowości niewidomych, ile włożyła matka Elżbieta, gdy nieustannie odczytywała się w literaturze dla niewidomych i o niewidomych? To jest jakaś przedziwna, delikatna linia Boga, który dobiera sobie ludzi właściwych dla zadań szczególnych. Współpraca z matką łatwa nie była, bo matka wymagała. Wymagała od siebie i wymagała od innych. Musicie wymagać od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali. I teraz czas na wymagające pytania od państwa, dla naszej prelegentki. Dlatego, że jeszcze Anetka oczywiście przybyła nam specjalnie z Wiednia. To jest też niesamowite, dzisiaj przyjechałaś, prawda? I ile godzin? 5,5 godzin, żeby napić kawy pod Wawelem, prawda? Ale warto. Aneta, słuchajcie, jeszcze dla nas przygotowała mały pokaz do takiej pracy własnej i osobistej, który za chwilę tutaj zaprezentujemy też na ekranie, gdzie każdy z nas będzie się mógł, myślę, zetknąć z taką swoją niewidomością, jak można powiedzieć, trochę niewidzeniem. Może bardziej zostaniemy zaproszeni do tego, żeby bardziej popatrzeć właśnie sercem niż oczami. A może właśnie ze swoim widzeniem. A może ze swoim widzeniem, więc to będzie też takie, myślę, ciekawe doświadczenie, dlatego że mieliśmy okazję już na Międzynarodowym Zjeździe Logoterapii trochę zobaczyć tego właśnie tej pracy. Ale teraz mikrofon dla państwa, jeżeli są jakieś pytania, to zachęcamy. Gdzie ten drogą? Tutaj jest wędrowny mikrofon. Śmiało można zadać pytanie. Proszę. Korzystam ze sposobności i zadam trzy, ale takie malutkie i bardzo proste kwestie. Odwiedzałem Laski, odwiedzałem Wieniecką naszą. Wieniecka to są szkoły, Laski to jest zakład. Dlaczego Wiedeń to jest instytut? Czy to jest naukowa placówka, czy też to jest właściwie odpowiednik naszej Wieniecki? Primo. Sekundo. Mianowicie chętnie bym usłyszał, bo w tej chwili jest taka technologia niesamowita i ogromnie wiele pomocnych rozmaitych urządzeń, prawda? Mam koleżankę, matkę 25-letniej córki, prawda, która mi pokazywała na przykład zegarek, prawda, taki otwierany, albo coś, co się wkłada do szklaneczki, że wrzątek się nie wylewa na stół. Mam kolegę, który pracuje dla Radia Rzeszów, prawda, też absolwent Potnieckiej, który z kolei jakiejś listewki czy linijki używa, która czyta mu po prostu rozmaite teksty, zresztą za ciężkie dewizy, prawda. Więc chętnie bym usłyszał, co też jeszcze na rynku nowego się, że tak powiem, pojawiło ułatwiającego życie. I ostatnia kwestia, która mnie interesuje, prawda, to są właśnie osoby, które już są absolwentami, wyszli i tak dalej, prawda, myślą o swoich małżeństwach.
Interesuje mnie taka kwestia, na ile spotyka pani doktor mianowicie pary małżeńskie, które są albo oboje niewidomi, albo też 50-50, prawda? I, czy też po prostu jednak dominuje samotność, prawda? To by mnie ciekawiło. Są takie trzy kwestie i bardzo takie życiowe. Bardzo ciekawe, bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o nazewnictwo, to Blinden Instytut w Wiedniu to jest tak naprawdę zespół szkół czy szkoła, tak jak na Tynieckiej można powiedzieć, chociaż Tyniecka Kraków to jest jest szkoła podstawowa, szkoła średnia z maturą, szkoła policealna i tutaj w Krakowie również jest szkoła muzyczna. Wobec tego no, można powiedzieć, że szkoła krakowska jest bardziej wyspecjalizowana. Instytut w Wiedniu jest szkołą podstawową, specjalną, szkołą średnią, ale nie przygotowującą, ale w tej szkole dzieci, młodzież nie zdaje matury. W instytucie, no, to jest właściwie nazewnictwo, z tym, że system szkolnictwa jest też w Austrii inny i Blinden Instytut należy do szkół związkowych, do związku szkół, może tak. I zarządzany jest przez nadrzędną dyrekcję, która ma pod swoją władzą różne szkoły, wiele różnych szkół, specjalistycznych szkół. To jest jak szkoła podstawowa i szkoła, tak. A tych 17 języków to są dzieci emigrantów, czy to są przywożone ze wsi, ze świata? To są i dzieci emigrantów, a ponieważ tak naprawdę szkoła jest taką szkołą związkową, ale też szkołą federalną, tak to powiem, więc bardzo wielu miejsc Austrii, ale nie tylko Austrii, są przywożone i mieszkają w internacie te dzieci. Natomiast po 2015 roku na przykład jest dużo osób, które przybyły z tą falą uchodźców do Austrii. Jest język serbski, Bośnia, jest język, ostatnio właśnie robiliśmy też takie jakiś przegląd tych języków, Armenia, Turcja, Dari, Farsi, no bo z Afganistanu, tak, mamy uczniów, ale są też dzieci rosyjskojęzyczne, polskojęzycznych jest mało, z tego co się zorientowałam. Chłopiec, który mnie wita i widzi na korytarzu, natychmiast się witałem w języku polskim i mówi, że jest patriotą, więc on koniecznie naucza też swoich kolegów języka polskiego bardzo. No ale tak jak mówię, to jest nie ma tutaj jakiejś, to nie jest jednostka naukowa. Chociaż oczywiście współpracuje ze Związkiem Niewidomych, prowadzi szkolenia dla pedagogów, dla socjalpedagogów, dla trenerów, czy rehabilitantów wzroku właśnie na terenie tego instytutu. Teraz w zeszłym tygodniu szkoliliśmy się z nowych mediów, tak zwanych z digitalizacji, z przygotowania właśnie i tutaj nawiązuję do drugiego pana pytania, bo rzeczywiście tego oprogramowania jest bardzo dużo, ale też na przykład jakiegoś takiego przystosowania programów musiałbym pewnie sięgnąć do różnych aplikacji, z których można korzystać i z których korzystają osoby niewidome. Jeśli chodzi o na przykład jakieś takie zabawne pomoce, no to nie wiem, tester kolorów, który przykłada się do ubrania i można usłyszeć, jaki kolor ma twoja bluza. Jaki? Bo jest mężczyzna. A potem no 8% mężczyzn nie rozróżnia zielonego i czerwonego koloru. To jest przeciekawe, prawda? Ale na przykład cała marka Apple'owska i iPhone jest bardzo taki przystosowany dla osób niewidomych, czy lupy, zoomy, musiałabym zrobić znowu kalkę językową, ale właśnie aplikacje też na iPhone'a to są aplikacje bardzo pomocne dla osób niewidomych, gdzie można tylko i wyłącznie za pomocą gestów, czy nie potrzeba klawiatury, tak? Tylko właśnie na ekranie używać w taki sposób bardzo też jakiś intuicyjny tego sprzętu.
Myślę, że tester kolorów to mężczyźni też by się przydał. I trzecie. Te małżeństwa. A te małżeństwa, no to jest ciekawe, ale są małżeństwa, gdzie jedna z osób na przykład jest niewidoma, a druga widząca i bardzo dobrze sobie radzą. Czy obie osoby, właściwie z tego, co też jakoś rozmowy były prowadzone, pamiętam taką, że może niekoniecznie i jeśli jest możliwość, to się próbuje może odradzać, czy nie zachęca do małżeństw osób, gdzie obie osoby są niewidome, ale zdarzają się takie i też oczywiście tutaj jest potrzeba jakiegoś wsparcia i pomocy, ale jeżeli na przykład przestrzeń mieszkania jest przystosowana, tak, jeżeli się bardzo rozsądnie myśli o tym, w jaki sposób też tę przestrzeń przygotować do tego funkcjonowania, to ja myślę, że naprawdę dużo, dużo osób ma też taką możliwość wręcz na pamięć się uczyć tego, co gdzieś tam. Od osób niewidomych myślę, można się uczyć, jeśli rzeczywiście chcą i zachowują taki porządek, to można się uczyć naprawdę niesamowitego takiego ordnungu i porządku choćby w szufladach, nie? No bo to musi wszystko grać jak w zegarku, żeby wiadomo było, co gdzie zostało. Ja wejdę do pokoju i wiem, gdzie sobie zostawiłam teczkę z dokumentami, a ktoś, kto nie widzi, no to musi mieć to w jakiś bardzo konkretny sposób poukładane dokładnie. Nawiązując do ostatniego roku kafe, świetnymi masażystami i fizjoterapeutami, nie? Są też osoby niewidome z tym właśnie też swoim. A tak, to jest jeden z zawodów dla osób niewidomych, zdecydowanie tak. I też stroi się na olimpianin. Na przykład organistami i szkoła organistowska jest w Tejcu, ale też na przykład przygotowanie do, nie wiem, zawodu nagłośnieniowca, dźwiękowca. Pracują akustyka, pracują absolwenci tejże szkoły, dokładnie, jako dźwiękowcy, jako, czy w teatrze, w radiu, o takich wiem, no to też jest niejako, rozmawiałam ostatnio z nauczycielem mobilności i orientacji w przestrzeni, 38-40 lat człowiek, niewidomy. I on prowadzi właśnie dla uczniów ten trening mobilności i orientacji w przestrzeni i używa echolokacji. Powiedział, przecież on musi te dzieci też uczyć tego, w jaki sposób one, no nie wiem, podchodząc do ściany, usłyszą swój własny głos, tak? Czy żeby znaleźć się w przestrzeni, on, można powiedzieć, nawiguje swoim głosem. Zresztą no, w ten sposób mówimy do tych dzieci, idź za moim głosem, słyszysz, gdzie jestem, słyszysz, podejdź tutaj do stolika, tak? I czasem tylko taki krótki dźwięk wystarczy. I myślę, że to no, też są jakieś takie sposoby na to, żeby szukać jakichś, nie wiem, pomocy. Ja dostałem, jestem, nie słychać mnie chyba, tak? Słychać. Ja dostałem mikrofon, dlatego nie miałem zamiaru zadawać pytania, ale podzielę się takim jakby swoją, raz, dwa, nie wiem, szybko, nie znam kodu. Podzielę się takim swoim odczuciem związanym w ogóle z dzisiejszą logo kafe. Ponieważ jak jechałem, zastanawiałem się, dlaczego ja, ponieważ no, frag nas tutaj przywodzi, to też szukałem sensu w tym, że mam wysłuchać szanownej pani doktor na temat osób niewidzących, słabowidzących, z którymi mało mam do czynienia. Ale znalazłem sens po drodze, chyba dosyć szybko i przełączyłem się, słuchając waszej dyskusji, ale nie mając przed oczami osoby niewidomej, o której rozmawialiście, tylko osoby z dysfunkcją, która czegoś nie widzi, nie czuje, nie rozumie. I
ten obraz osoby, którą pani prowadzi w te promienie słoneczne, myślę, że on powinien we mnie zostać po tym spotkaniu. Czyli nie, bo normalnie osoby, które widzi, przychodzi do mnie z problemem, czegoś nie rozumie, czy to jest w sferze duchowej, czy fizycznej, czy to jest bezdomny, czy to jest, nie wiem, syn. On przychodzi z jakimś problemem, ale ja nie mam dla niego cierpliwości, bo on w cholerka, cześć, widzi, słyszy i tak dalej. Ale jeżeli ja tą osobę, która przychodzi z dysfunkcją, potraktuję tak jak pani dzisiaj, jak wyłączyłem tą osobę bezdomną i poprowadzę do tego światła i tak dalej, potraktuję jego dysfunkcję, jego niemożność zrozumienia dzisiaj tej sprawy jako po prostu brak możliwości widzenia. I nie zamykam wtedy tej osoby, aha, nie zechcę na siłę pokazać mu, przecież ty widzisz, chodź, zobacz to, musisz to zobaczyć. Nie, właśnie inną stroną podprowadzisz tą osobę. Pytanie, żeby było, co pani o tym sądzi? Jestem ogromnie wdzięczna za ten komentarz, bardzo, bardzo dziękuję. Sądzę, że to jest też nasze zadanie, dokładnie, to jest genialne. Tak tylko powiem. Piękne podsumowanie, bardzo dziękuję. Student koła naukowego logoterapii. Mistrzostwo świata. Dużo pytań, bardzo się cieszymy, tylko tam było pierwszy, już idziemy. Ja chcę tylko dopowiedzieć, ale... Dużo zostało wypowiedziane już na temat ciężkich relacji na linii rodzic, dziecko niewidome. Natomiast mnie zaciekawiło, jak to wygląda w odwrotnej sytuacji, kiedy to rodzic czy rodzice są niewidomi i to dziecko właśnie, że tak powiem, się nie widzi. A dziecko widzi, tak? No tak. I znowu to jest sytuacja, myślę, że za każdym razem indywidualna, tak? Do przyjrzenia się, bo tutaj może się okazać, że jest jakiś problem w systemie rodzinnym, a może się okazać, że to dziecko też będzie, no że nie będzie żadnego jakiegoś problemu w związku z tym, że mama czy tato albo nie widzi od urodzenia, albo stracił ten wzrok. Jeżeli problem będzie wtedy, jeżeli taki ojciec na przykład wpadnie w depresję, tak, bo stracił wzrok. I to będzie z całą pewnością jakoś oddziaływać na całą rodzinę, nie tylko na jedno dziecko. Więc tutaj no natychmiast szukamy wsparcia dla rodzinnego systemu. Na tyle, na ile jest możliwe, wsparcia dla rodziny, prawda? Ale w pierwszej kolejności ja myślę, że tutaj jest też no, na ile jest możliwe rehabilitacja wzroku, a jeśli to jest na przykład ubytek wzroku, czyli zastosowanie najpierw medycznych tych narzędzi, które są możliwe, zaopiekowanie i dziecka, i rodzica, jeśli jest takie zapotrzebowanie, jeśli chodzi o psychoterapię na przykład, może się okazać, że będzie, nie wiem, potrzebne jakieś wsparcie finansowe i wtedy dobrze, żeby też pokierować taką rodzinę do odpowiednich urzędów, służb, osób, które będą mogły też tutaj podpowiedzieć. Ja myślę, że to jest taka praca też jakaś systemowa, zespołowa, prawda? W pierwszej kolejności trzeba popatrzeć na tyle, na ile my mamy możliwość, co można zrobić raz, ale nic na siłę. Zadać pytanie znowu, jaka jest potrzeba, czego potrzebujecie, czego chcecie. I wtedy możemy też oceniać, no, na ile, nie wiem, te osoby są w ogóle zdolne do wyartykułowania tej swojej potrzeby. Czy nie trzeba też tutaj pomóc choćby w ponazywaniu tych potrzeb. Oczywiście, ale za każdym razem jakoś indywidualnie i z takim podejściem no, ciepły ślad na ręce. Tyle, ile możemy. Co możemy zrobić, tak? Na tyle, na ile jesteśmy w stanie wesprzeć. Dziękuję bardzo. Coś pierwsza? Tak. Znaczy, bo słuchajcie. Można włączyć. Właśnie nic nie dzieje. Nie wiem, jak to się robi. A ja jeszcze pomiędzy dopowiem, że warto też uczyć takiego zwracania się z prośbą
Ja nie widzę i ty musisz mi pomóc. Nie. Ja mam 1,60 m i nie dostaję z regału 2 metry na przykład i nie mogę sobie zdjąć, nie wiem, spółki, czegoś tam i potrzebuję pomocy. Albo poproszę o tą pomoc, albo będę obrażona na cały świat, że mam 1,60 m wzrostu, tak? I będę niezadowolona i będę mówić wszystkim, jak to jest fatalnie, że te kwiatki stoją tak wysoko. Prawda? Bo ja bym chciała, no, Roman dostanie, a ja nie mam szansy, na przykład. Wobec tego roszczeniowość na pewno nie pomaga. Na ten mikrofon. Bo tak mi się po prostu nasunął wniosek, jak pan jeszcze mówił, to chciałam też szczerze dać od siebie a propos tego obrazu z tymi promieniami słońca. Dlatego, że tak pomyślałam właśnie jeszcze o tym, że oprócz tej cierpliwości, która tutaj wiadomo też jest słusznym wnioskiem, nasunął mi się taka myśl, że właśnie, jak to ująć teraz? Chodzi mi o to, że oprócz właśnie tego, że właśnie zawsze warto mieć cierpliwość dla kogoś, kto ma w jakiś sposób inne spostrzeganie, to myślę, że cennym w tym obrazie też było to, żeby jeżeli chcemy coś pokazać osobie, która postrzega świat jakby w inny sposób niż my, to wejść jakby w jej buty w pewnym sensie, zobaczyć jakby w jej perspektywę i jakby pokazać jej to nie tak, jak my to rozumiemy, tylko tak, jak ona by to mogła odczuć właśnie jakby przez jej próbować przez inne sfery, tak? Przez takie sfery, które ona to jest w stanie zrozumieć i poczuć. Właśnie tak jak no właśnie osoba niewidoma może poczuć wiele rzeczy przez skórę, przez dotyk, albo przez słuch, przez zapach. Także jeżeli chcemy właśnie coś opisywać osobom, które niby nie mają dostępu do pewnych aspektów postrzegania, to myślę, że właśnie też warto posilić się o taką zmiany własnej perspektywy. Tak. Znaczy mnie to, wiecie, zawsze zachwyca, bo ja czasami lubię odbijać pytania też w gabinecie terapeutycznym, czy pracując na oddziale, kiedy ktoś mnie zadaje pytanie, że ja nie wiem, co z tym zrobić, nie? To jest takie słowo i takie pytanie, które bardzo dużo otwiera. To jest właśnie troszkę nawiązanie do tego, co mówisz. Jak myślisz, co by się musiało wydarzyć, nie, żeby ta sytuacja się zmieniła? I nagle się okazuje, że ta osoba, kiedy się zada takie proste pytanie, nie, właśnie jak ty myślisz, co by się musiało wydarzyć, żeby się ta sytuacja zmieniła, to nagle ktoś, kto przed chwilą mnie pytał o to, co on ma zrobić, nie, to nagle mówi, no musiałby się to wydarzyć, nie? I ja jestem zawsze zachwycony, bo ta odpowiedź jest już w nas, nie? I to jest trochę to, nie, że ja mogę dać ze swojej perspektywy, no, trzeba się tym zająć, nie? Ale troszkę jakby wyjść, tak jakby ja zapraszam tą osobę do tego, żeby ona sama jakby weszła w swoje patrzenie i poszukała odpowiedzi właśnie w sobie, którą nosi. Nagle się okazuje, wow, nie? Że ja bym tego nie wymyślił. No tu jeszcze jest, tak, tu jeszcze jest, no. Ale ja tutaj dopowiem, bardzo dziękuję, tak, cieszę się, że ten obraz jakoś zostaje. On jest dla mnie też taki bardzo cenny, a ta dziewczynka ma na imię Filomena z języka greckiego. Ja jej powiedziałam ostatnio, pytałam ją właśnie, czy wie, co znaczy jej imię. Ona czasem taka zdemotywowana, niechętna do współpracy. I jak się jej zada pytanie właśnie, jak mówi, że tego nie będzie pisać, no to dobrze, no to nie pisz, to w takim razie napiszemy może jutro, spróbujemy zrobić coś innego, ale przecież ja jednak właściwie to, wiesz co, ja bym chciała pisać, super, no to dobrze, a ja właśnie chcę, cudownie, jeżeli to jest twoja wola, to pracujemy, Filomena, czyli przyjaciółka, kochająca, taką odwagę w życiu. Więc jak się dowiedziała, że takie ma piękne imię, to jakoś ją to troszkę wzmocniło. Tak? Raz działa. Cieszę się, że ktoś tutaj zapoczątkował wątek i nie zadawania pytań, tylko robienia komentarzy, bo pytanie wypojawia się na końcu, także wyrzucę z siebie.
siebie te komentarze, co mam w głowie i może coś się urodzi, może wejdziemy w dialog. Pierwsza rzecz, którą chciałam powiedzieć, która mi się przypomniała już na początku, jak pani mówiła, to, że czytałam badania dawno temu, nie pamiętam, kto je prowadził, natomiast to były badania na temat satysfakcji z życia seksualnego i okazało się, że osób libido jest o wiele wyższa. Co ma bardzo dużo sensu, bo mamy kulturę, która jest opętana estetyką i koncentrujemy się wyłącznie na aspekcie estetycznym, podczas kiedy w seksualności chodzi o kompletnie inne rzeczy, więc właściwie nie wiadomo w ogóle, czemu ta koncentracja jest tak wielka na spojrzeniu na to roku. Więc to jest pierwsza rzecz, która przyszła do głowy i też jak pan mówił o małżeństwach, to mi się przypomniało, że myślę, że fenomenalne małżeństwo może z tego urodzić jak najbardziej. Natomiast co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że od początku, jak pani mówiła, to siedziałam z tak dużym wkurzeniem i się zastanawiam, o co chodzi. Jak poszłam do toalety, to mnie osiło. Bardzo mnie denerwuje to, że te wszystkie rzeczy, które pani mówiła, że je trzeba mówić, to znaczy ja poczułam tak silny niepokój, że czy społeczeństwo naprawdę traktuje osoby niewidome tak protekcjonalnie i tak przemocowo, bo to jest w sensie ciągnięcie kogoś za rękę wbrew jego woli, to jest przemoc. I niestety tak to było. Poziom mojej irytacji i mojego dyskomfortu, kiedy tu siedziałam, był tak duży, że nie wiedziałam, czy nie wyjdę, ale wytrzymałam, żeby to powiedzieć. Bo, dziękuję. Mam takie po prostu uczucie, że jest to dla mnie trochę, no już padł, jest to dla mnie trochę nie do pomyślenia, że to się dzieje. Nie przyszłoby mi do głowy, żeby szarpał kogoś za rękę bez jego zgody, bez względu na to, jak, czy widzi, czy nie widzi. Nie pomyślałabym o tym, żeby pomagać komuś na siłę, wbrew jego woli, bez pytania. To są formy przemocy i niepokoi mnie, że musimy czynić te komentarze w ogóle. I jakby fakt, że pani, rozumiem, że z doświadczenia pani mówi, wie pani, że trzeba to robić, doceniam, no bo ja tych doświadczeń nie mam, tak? Może jestem za młoda jeszcze, a może, nie wiem, może mam za mało takich. Albo jestem w takiej bańce po prostu, bardzo empatycznej, gdzie ludzie tak nie postępują. I nie wychodzę za często do tego świata okrutnego. Może jestem w kokonie jakimś, nie wiem. Obserwuję i tak, niestety tak bywa, ale czasem to jest z nieświadomości, nie z jakiejś, po prostu z nieświadomości albo z nieumiejętności właśnie pomagania, bo czuję się zaniepokojony i skrępowany, że ja nie widzę twojego wzroku, tak, bo ty na mnie nie patrzysz, więc co ja mam zrobić? No jeżeli chcę ci pomóc przejść przez ulicę, to ja cię wezmę za rękę, no bo jak mam ci inaczej pomóc? Tak, to jest chyba taka właśnie nieumiejętność, bo potrzebujemy, nie wiem, właśnie wzroku, tak, żeby się jakoś skomunikować. Dlaczego tak bardzo te walory, nie wiem, wzrokowe, estetyczne, wizualne, 80% tego, co dostajemy ze świata, to są impulsy, sygnały wizualne. Jesteśmy bombardowani obrazami. Uważam, że osoby niewidome są bohaterami tak naprawdę, że sobie radzą w tym świecie, który jest niejako skoncentrowany, czy właśnie taki, ale taki, no tak, ale jakoś ukierunkowany na widzenie, tak? Oglądamy billboardy, światła się wymieniają, zmieniają się lampy, zmienia się, jesteśmy wręcz bombardowani obrazkami, obrazem, prawda? My się bombardują, w sensie to my naturalnie stworzyliśmy, to nie jest... No tak, ale też trudno powiedzieć o tym, że my no nie jesteśmy do końca też w stanie zrezygnować z obrazu. Jako osoby widzące, żeby, nie wiem, wyrównać jakoś, czy doprowadzić do równowagi z osobami, które nie widzą. No nie, to nie wchodźmy w jakieś absurdy, prawda? Natomiast myślę, że właśnie ważne jest po prostu takie uwrażliwianie i w jedną, i w drugą stronę, bo powiedziałam przedtem o postawie roszczeniowej, bo na przykład potrafią być też zachowania osób niewidomych takie właśnie, no jak to, przecież jak ty widzisz, to ty mi musisz pomóc. No ty mi musisz pomóc, ja tu nic więcej nie zrobię, bo ja przecież nie widzę. Oczekiwanie. No, naturalnie. I roszczeniowość. Oczekiwanie i roszczeniowość bez jakiejś też refleksji i próby, no w takim razie poradzenia sobie może troszkę inaczej. Mhm. Prawda? Więc to jest może dobrze po prostu, żeby to powiedzieć. Zastanawiam się, czy osoby niewidome się uzależniają na przykład od internetu. Nie prowadziłam badań, ale przypuszczam, że mogłyby.
ale być może są chronieni, nie? Właśnie przed tym wszystkim, co tam no tak, w świecie, no, natomiast... Pan też właśnie nas bombarduje. Ja mam takie dwa ważniejsze pytania też ściśle związane właśnie z Franklem już, poza tymi dygresjami. Z tego całego wykładu czy rozmowy wynikało przede wszystkim to, żeby uczyć się akceptować tą sytuację właśnie niewidzenia, czy właśnie utraty wzroku, że to jest ta sztuka, żeby to zaakceptować, potem żeby funkcjonować, żeby być... Może na siebie to... Żeby właśnie funkcjonować, akceptować. To jest jakby jeden aspekt, drugi szanować jakby osoby niewidomą, właśnie nie wchodząc w jakieś pomaganie takie sztuczne, które czyni z niego osobę niepełnosprawną. Natomiast jeszcze jest coś innego mnie interesuje. Mianowicie, bo tutaj tak z frankowskiego punktu widzenia to jest w ogóle bycie niewidomym, a zawsze być ociemniałym po jakichś tam kryzysach, wypadkach, to jest taki rodzaj cierpienia. To jest rodzaj cierpienia, z którym się trzeba skonfrontować. I teraz pytanie, w jaki sposób temu cierpieniu nadać sens, w takim sensie frankowskim na przykład odnosząc się do nadsensu. Czyli moje pytanie właśnie, czy ty się odnosisz też wyjaśniając, no właśnie, czy jest taka droga, czy taki sposób wyjaśnienia cierpienia odnosząc się do nadsensu, to jest takim otwartym jeszcze, otwartą możliwością i właśnie tutaj ta możliwość, to jest jakby jedna rzecz, ustawić cierpienie niewidzenia w stosunku do nadsensu, żeby poczuć ten sens tego cierpienia, bo inaczej to trudno. A druga sprawa, mówiąc o możliwościach, bo te możliwości to są właśnie, to jest Heidegger, to jest też Frank, czyli na przykład możliwość uzdrowienia też. Czy osoby szukają, czy też sugerujesz, albo ktoś inny, możliwość uzdrowienia z tego stanu. Tak już wchodząc na teologię, na Ewangelię, Pan Jezus bardzo uzdrawia właśnie niewidomych. Jest taka, jest jeden z niewidomych, to właśnie bardzo tak krzyczał kiedyś. Apostołowie przychodzili, to oni go uciszali. To może być analogia czasami właśnie do krewnych, czy nawet nauczycieli, będą tak mówić, no to zawsze będziesz tym niewidomym, musisz to zaakceptować. Natomiast to jest wcale, tak jak właśnie Matka Czacka i tak dalej, że można szukać uzdrowienia albo medycznie tej możliwości, bo to jest słowo możliwość jest taką kategorią otwartą, nawet jeszcze nie religijną, nie? A można szukać też możliwości jeszcze w sensie religii, prawda? Cudu, po prostu cudu, bo to jest jakby Frank o tym będzie mówił, ale my możemy to przygotować jako możliwość. Możesz być zdrowy, możesz być uzdrowiony i cudownie, i medycznie, naturalnie. Dlaczego masz ciągle trwać tylko w tej... Piękne, podoba mi się. To tyle. Tylko teraz po tym długim drugim zagubiłam się i pierwsze zgubiłam. Z tym nadsensem. Cierpienie, przyjmowanie cierpienia tak. Niezawinionego, tak? U Frankla, no właśnie, bo Frank mówi o przyjmowaniu cierpienia, ale też przeciwdziałaniu, czyli szukanie tych choćby możliwości medycznych, nawiązując do drugiego. Dokładnie, to jest powiązane. Jeżeli to jest możliwe, tak? Na tyle, na ile jest możliwe ulżenie w cierpieniu, to Frankl nigdy nie mówił o cierpiętnictwie i poddawaniu się niejako i robieniu z siebie też ofiary, prawda? I tutaj jest bardzo ważne też takie właśnie uwrażliwianie takiego człowieka i uświadamianie mu i oczywiście w odniesieniu do nadsensu mówienie o sensie obiektywnym, tak? Bo na to też bardzo, bardzo zwraca uwagę i wielokrotnie już o tym mówił Aleksander Weseli, Wiktora Frankla wnuk. Nie chodzi o poczucie sensu, subiektywne poczucie sensu. Ja straciłem subiektywny sens, poczucie sensu. Chodzi o obiektywny sens.
Wobec tego też odnoszenie się właśnie w tym kontekście do nonsensu jest jak najbardziej uzasadnione. To jest raz. Ale zwróciłam uwagę na jedno słowo, którego się, do którego wrócę. Nie nadajemy sensu. Wobec tego też jak najbardziej. Natomiast sens jest. Jeżeli ja mogę takiej osobie towarzyszyć w takim znaczeniu, że ona nie widzi sensu teraz swojego życia, bo to się wydarzyło, tak, to ja nie mogę jej powiedzieć, że ty teraz możesz nadać sens temu swojemu cierpieniu. Nie. Mogę poprowadzić jak do tego promienia, mogę pomóc rozumieć, co to konkretnie wydarzenie w moim życiu, to cierpienie, taka choroba, czy właśnie niemożliwość powrotu do, z punktu widzenia medycznego, tak, do widzenia takiego, jakie miałem wcześniej, do czego ta konkretna sytuacja mnie zaprasza, do czego ta konkretna sytuacja mnie wzywa. Jakie pytanie zadaje mi życie? I to jest genialne w języku niemieckim. Warum, dlaczego mnie to spotyka? Wozu, do czego mnie to zaprasza? Bo pytanie warum, dlaczego mnie to spotkało, stawia mnie w perspektywie takiej, albo w takiej postawie ofiary, tak? Ja teraz staję z założonymi rękami, z załamaniem i mówię, dlaczego mnie to spotkało. A w momencie, kiedy odwracam perspektywę i cały czas mówimy o tym odwracaniu perspektywy, jeżeli powiem, to nie jest proste oczywiście, to może się łączyć z egzystencjalnym, naprawdę poważnym kryzysem. I dlatego to towarzyszenie tutaj logoterapii jest absolutnie genialne, bo właśnie może podprowadzić pod te pytania i pomóc odpowiedzieć na to pytanie, do czego zaprasza mnie moje życie. Do czego to konkretne wydarzenie może, jak ono może mi pomóc być bardziej człowiekiem. Jak ono może mnie wznieść właśnie w perspektywie tego nadsensu do bycia bardziej. Bo człowiek nie jest tylko. Do bycia bardziej. Wozu, życie stawia pytania, a my Verantwortung, czyli odpowiedzialność, to jest branie odpowiedzialności albo branie odpowiedzi, czy dawanie odpowiedzi, branie odpowiedzialności za swoje życie i dawanie odpowiedzi na pytania, które stawia życie, a nie odwrotnie. Bo jeżeli ja stawiam pytania życiu, no to mogę właśnie postawić się w takiej sytuacji, w takiej perspektywie, że będę roszczeniowy, będę miał pretensje, będę niezadowolony i będę zadawał pytania dlaczego. Odwracając perspektywę, mogę się zastanowić, jaka będzie moja odpowiedź na to, co teraz i tutaj mnie skonfrontowało z taką, a nie inną rzeczywistością. A jeszcze poszukiwanie możliwości uzdrowienia. A poszukiwanie możliwości uzdrowienia jak najbardziej. Jeżeli mówimy w perspektywie czekania na cud, czy oczekiwania cudu, czy wierzenia w cud, jeżeli to tutaj jest też pytanie o wiarę. Oczywiście, czyli jest towarzyszenie osobie w konkretnym jakimś rozeznawaniu i dojrzewaniu w tej wierze. Prawda? Osoby niewidome właśnie. Bo może się okazać, że osoba niewidoma, genialna rozmowa z osobą niewidomą, która, osoba widząca mówi, kurczę, jak ja mogę powiedzieć, mogę powiedzieć do widzenia? No przecież, jak to zrobić w ogóle? Powiedzieć do widzenia? Słyszenia. Nie, do widzenia. A człowiek niewidomy mówi, no ależ oczywiście, przecież to są najpiękniejsze życzenia dla mnie. No, jak najbardziej, oczywiście, że tak. Czyli znowu zmiana perspektywy, jak najbardziej. Jeżeli osoba, to jest jak tych czterech, którzy wnieśli i otworzyli dach i przynieśli też, można powiedzieć, towarzyszenie też w takim właśnie czekaniu, czy bo chodzi o to, żeby nie wykluczać możliwości, nawet wbrew przeszkodom, tak jak właśnie, żeby nie wykluczać. To jest budowanie też na nadziei, oczywiście. To jest też jakieś
to jest ten promień nadziei, jesteście promykiem nadziei i każde nasze też słowo jakiegoś pokrzepienia jest takim promieniem nadziei, tak? Dawaniem nadziei. Medycyna 10, 20, 50 lat temu nie była na takim poziomie, na jakim jest dzisiaj. Oczywiście, że są takie sytuacje i takie dysfunkcje, które... No i ja nie jestem medykiem i nie będę się na ten temat wypowiadać. Natomiast towarzyszenie człowiekowi i budowanie na nadziei jest jak najbardziej piękne i konieczne i potrzebne. Zwłaszcza jak jest wierzący, no to wtedy już nie jest to jakaś presja religijna, tylko on jest wierzący. To jest towarzyszenie. Tak, wtedy. My wzmacniamy jego wiarę także w cud. Tak, to jest, no tak, jak najbardziej, oczywiście. To jest towarzyszenie, po prostu w tym, czego ten człowiek też potrzebuje. Bycie przy nim, tak? Przy tej konkretnej osobie.